Niedawno obchodziliśmy stulecie urodzin Tadeusza Ptaszewskiego, architekta, który właściwie od początku, od lat mniej więcej 48, 9, już zajmował się Nową Hutą. Został desygnowany jako główny projektant i stworzył sobie zespół ludzi, którzy wraz z nim to dzieło rozpoczęli na początku lat 50. On miał wizję. On tą wizję kreślił gdzieś tam w kawiarniach, w restauracjach, na serwetkach, na jakichś karteluszkach, która później na wielkich kartonach w Biurze Architektonicznym Miasto Projektu Kraków tworzyła właśnie to nowe miejsce, czyli Nową Hutę. Począwszy od pierwszych budynków na osiedlu Wandy Willowym, poprzez później centrum reprezentacyjne, czyli plac centralny, Aleje Róż. To wszystko w jakiś sposób była wizja, oczywiście pod kierunkiem Tadeusza Ptaszewskiego, tworzona przez ówczesnych architektów, urbanistów, pana Skrzybalskiego, małżeństwo Ingardenów, pana Juchnowicza, pana Kucza, pana Bukowskiego. Tadeusz Ptaszewski był człowiekiem niesłychanie energicznym. Był przywódcą. Bez tego przywództwa byłoby trudno sobie wyobrazić powstanie Nowej Huty. Potrafił skojarzyć różne temperamenty, ale równocześnie był człowiekiem niesłychanie tolerancyjnym, jeżeli chodzi o twórczość. Dlatego ta pewna różnorodność w hucie, pewne różnice między poszczególnymi zespołami mieszkaniowymi, to też wynika z charakteru Ptaszewskiego. Dzisiaj te stulecie urodzin Tadeusza Ptaszewskiego jest okazją, żeby jednak rozpropagować dzieło tych wszystkich, którzy w jakimś sensie przyczynili się do tego, że to miasto dzisiaj jest tak lubiane przez mieszkańców. O nowej Nowucie piosenka, o nowej Nowucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak Huta jest nowa. W Nowej Hucie dziś od rana rojno gwarno, niecodzienny ruch. Wiadomości mamy z pierwszej ręki, że tu polskie śpiewa się piosenki. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z piosenką w Nowochódzkim Centrum Kultury. Już spotykamy się, proszę Państwa, 155 raz. Nasze spotkania z piosenką prowadzimy już od 8 lat. Zaczęło się przed 8 laty właśnie z taką pomysłem, że tylko na jeden sezon, a tymczasem okazało się, że Państwo chcą tu przychodzić. Przychodzą stali bywalcy, pojawiają się ciągle nowi. Okazuje się, że ludziom potrzeba takich właśnie spotkań. Chcą śpiewać, chcą się wzruszać, chcą zapomnieć o codziennych kłopotach i troskach. I te spotkania z piosenką spełniają taką rolę terapeutyczną. Trochę jest nam lżej, trochę jest nam milej. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami, jest Hiszpania za górami. W Nowej Hucie karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka w ten czas. Hiszpański walczyk sam raz. Uczestnictwo w tych spotkaniach daje mi radość codziennego dnia, daje mi oczekiwanie na następne spotkanie. Śledzę piosenki, szukam ich nagrań i w domu przegrywam sobie na taśmę albo na płyty. Dużo więcej śpiewam niż śpiewałam w młodości. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Odwrócą wiosną na jeziora. No brawa duże prosimy, brawa duże. Dziękujemy, znakomicie.
Wystawa w Kinie Światowi to kontynuacja akcji wystawienniczej 802% normy, która służy w głównej mierze po prostu popularyzacji dorobku fotograficznego Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala, dwóch świetnych, znakomitych dokumentalistów, którzy żyli i pracowali w Nowej Hucie. Fotografie wykonywali tak naprawdę bardziej dla siebie. Makarewicz był operatorem Polskiej Kroniki Filmowej, Wiktor Pental był budowniczym. Dzięki swoim zawodom codziennym mieli większy dostęp do fotografowania, mogli robić zdjęcia tam, gdzie inni nie mogli, a jednocześnie opatrywali tą swoją codzienność autorskim komentarzem, już wtedy stając z boku ówczesnej rzeczywistości. Pracując w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego jako referent do spraw szkolenia, chodziłem z aparatem fotograficznym zawsze, ponieważ po prostu fotografowałem od lat jeszcze szkolnych. Wiedziałem, że zdjęcia mają znaczenie archiwalne. Zawsze słyszałem o Nowej Hucie właśnie takie negatywne rzeczy albo propagandę, a te zdjęcia właśnie pokazują takie prawdziwe życie, jak to było z dnia na dzień. I to jest fascynujące, że pokazuje tych ludzi, nie są właśnie propagandowo uśmiechnięci cały czas, tylko pokazuje nawet suszące się pieluchy na trawie, czy żonę przygotowującą obiad w domu. I to jest fascynujące w tych zdjęciach. Budowę Nowej Huty pamiętam z dzieciństwa, tę hutę nieotynkowaną, jeszcze nieuporządkowaną. Wystawa jest ciekawa. Wspomnienia z młodych lat spędzonych w Hucie, znajome kąty. Na pewno jest w ogóle taki złoty moment dla Nowej Huty. W końcu przestano ją traktować jako taką gorszą córkę Krakowa i doceniono jej walory. W końcu jakby trwa cały czas walka o wprowadzenie Nowej Huty na listę dziedzictwa UNESCO. Wielu zagranicznych turystów zaczyna wizytę w Krakowie właśnie od Nowej Huty, bo Nowa Huta jest niepowtarzalna, jest wyjątkowym miejscem i wydaje mi się, to trzeba wykorzystać tak dla nowochucian, jak i dla Krakowa.